Fałszywy alarm bombowy w wałbrzyskim sądzie. Jak poinformował nas oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, w jednym z pomieszczeń sądu przy biurku znaleziono podejrzanie wyglądającą siatkę. Powiadomione zostały służby, a prezes sądu przed przyjazdem policji zarządziła ewakuację budynku. Po otrzymaniu zawiadomienia na miejsce udały się patrole policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Teren wokół budynku sądu został ogrodzony, a siedzibę wałbrzyskiej palestry szczegółowo przeszukano. Oprócz feralnej reklamówki, w której znajdowała się damska bielizna, niczego podejrzanego nie znaleziono.